Ponad 2000 uczniów trzech najmłodszych klas słupskich szkół podstawowych w poniedziałek ponownie zasiadło w szkolnych ławach. Dzieci wróciły do nauki tradycyjnej po ponad 2 miesiącach lekcji zdalnych. Wraz z nimi do pracy w szkole wróciło ponad 300 nauczycieli i pracowników administracji. Odwiedziliśmy z kamerą słupską szkołę podstawową nr 6. Tam w poniedziałek do szkoły przybyło ponad 220 uczniów z 10 klas. Dzieci dołączyły do ponad 20 zerówkowiczów, którzy przez cały czas mogli się uczyć w szkole. Ponieważ nie mamy klas 4-8, także gabinetów jest sporo wolnych, w związku z tym mamy te klasy praktycznie w całej szkole, tak żeby na jednym holu w zasadzie funkcjonowała tylko jedna klasa, a dotychczas mogły być aż 3 klasy na jednym holu. Dlatego jest taka różnica, że na tych chociażby przerwach ci uczniowie z jednej klasy nie mają kontaktu z uczniami z pozostałych klas. Zanim jednak nauczyciele wrócili do pracy w szkołach, w ubiegłym tygodniu przeszli testy na obecność koronawirusa. Na ponad 300 przebadanych osób COVID-19 wykryto u 2 osób. U 13 kolejnych wynik był niepewny i trzeba go powtórzyć. W szkołach nauka odbywa się nie tylko stacjonarnie, ale również zdalnie. Nauczyciele mogą w swoich klasach prowadzić online zajęcia z uczniami klas starszych. Ci z kolei mogą przychodzić do szkół, by za pomocą szkolnego sprzętu uczestniczyć w lekcjach zdalnych.